Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na room tour mojego pokoju. To jest odcinek, o który ciągle dostaję jakieś pytania. Ciągle jak na przykład daję na Instagramie pytanie, jak myślicie, jaki film nagrywam w tym tygodniu, to wypiszecie, może room tour. Dlatego stwierdziłem, że pora zrobić room tour. Widzieliście już pokój Lexi, widzieliście już pokój Ady. Dlatego teraz pora na mój pokój, jest dość duży i w sumie nigdy go nigdzie nie pokazywałem, tak jakby całego. A następnie będziemy go trochę ulepszać, bo mam takie dwa lifehacki, powiedzmy, z TikToka na takie ozdoby do pokoju oryginalne, więc stwierdziłem, że fajnie byłoby je zrobić. Chyba nie ma co przeciągać, po prostu lecimy w tym momencie do drzwi i od drzwi pokażę wam, przejdziemy się po całym pokoju. Let's go! Hej! Sorry za sztuczne światło, ja miałem nadzieję, że zrobię room tour takie, wiecie, w naturalnym świetle i w ogóle, ale dzisiaj mamy strasznie słabą pogodę. Jest szarzyzna. No jest szaro po prostu na zewnątrz i jest słaba pogoda, więc nic by nie było widać, więc tutaj stoi lampa. Normalnie tutaj nie stoi, ale okej. Mamy tutaj strefę do spania, powiedzmy. Stoi tutaj jedna szafka nocna, tam po drugiej stronie jest druga szafka nocna. Ta lampka na razie nie jest podłączona, bo musiałem wziąć przedłużacz, żeby włączyć tą dużą lampę, ale ona się świeci tutaj na takie kolorowe, jest mega spoko. W tej półce trzymam takie rzeczy jak leki, jakieś kosmetyki, jakieś takie pierdoły, takie typowo, powiedzmy, do spania. No i mam moje wielkie, ogromne łoże. I pewnie się zapytacie, czym jest to? Jest to mój, posłuchajcie, najnowszy zakup z Biedronki. Bardzo dziwnie się pani przy kasie na mnie patrzyła, ponieważ jest to poduszka dla kobiet w ciąży. Ale ja stwierdziłem, że muszę ją mieć, kosztowała chyba 60 zł. I polega na tym, że po prostu można sobie ją, wiecie, włożyć tak tutaj, włożyć tutaj i sobie tak wygodnie śpiulkać. To jest taki po prostu life changer na jakieś drzemki w ciągu dnia. To jest po prostu mega, mega super. Polecam wam, chyba w Biedronce powinno to być jeszcze, jak oglądacie ten film, bo ja to kupiłem naprawdę bardzo niedawno. Ten koc na łóżku jest z Primarka. On kosztował chyba 100 zł, ale to jest najlepszy, najcudowniejszy koc na świecie. To jest najmilszy koc, jaki po prostu w życiu miałem. Najlepsze wydane 100 zł w moim życiu, naprawdę. Przechodząc dalej, mamy tutaj drugą półkę na łóżko, bo jakoś tak pusto by tu było, gdyby jej nie było, ale tak naprawdę ona jest mi trochę zbędna, rzadko ją używam. Tutaj mam typowe pierdoły, nawet tam nie zaglądam, bo... Są tam jakieś kable, jakieś takie różne pierdołki, długopisy, nie wiadomo co. No i na tej półce mam też przedłużacz, gdzie ładuję telefon. Mam też ładowarkę do mojego Apple Watcha, którego prawie w ogóle nie używam, bo no rzadko noszę w ogóle zegarki na rękach, więc zakładam go bardzo sporadycznie, czasem go noszę. Ogólnie jeśli chodzi o ten pokój, to jak się wprowadzaliśmy do tego domu, to w całym domu nie było w ogóle mebli, więc wszystko to, co widzicie tutaj, ja przez te pół roku, jak mieszkamy tutaj, musiałem kupić sam. No i nie ukrywajmy, wszystko jest takie typowo tanio IKEA-owskie. No bo jakby nie było, to nie jest moje mieszkanie i nie chcę inwestować mega dużo kasy w jakieś meble czy coś, więc kupuję wszystko z IKEA takie fajne, ale coś, co się sprawdza i coś, co w miarę wygląda, więc jakoś nie przykuwam zbyt bardzo uwagi do tych mebli. I to widać na przykład po tej półce. To jest najtańsza półka z IKEA, jaka istnieje. Te półki kosztują po prostu grosze, więc polecam. To są takie syf półeczki. Tutaj jest półka ze wszystkim i z niczym. Tutaj jest półka ze słodyczami, moja tajna półka ze słodyczami. Ale nie wiem, czy powinienem to pokazywać, bo będą przychodzić tutaj moi współlokatorzy i mi podkradać moje słodycze. Tutaj mam miśka, który jest z Miniso i to jest najlepszy misiek po prostu ever. On jest taki miły i taki milutki. Fajnie tutaj oświetla, na przykład często robiłem z tego miejsca live'y na Instagramie. Tutaj też jest jakaś półka z pierdółkami, tutaj jest jakaś półka z lekami tak samo. Strefa, powiedzmy, prania. To jest coś mega, mega ekstra. Kupiłem to na Allegro, już nawet nie pamiętam za ile. Pojemnik na pranie i jest to podzielone na ciemne, jasne i kolorowe. Jak już wrzucam po prostu rzeczy do prania, to wrzucam je do odpowiedniej komory i później nie muszę je, wiecie, przebierać przed wrzuceniem do pralki. Jeśli robicie sami pranie, to to zmienia po prostu wszystko. W tym miejscu jest moja Juka. Nazywa się Benek, bo tak wybraliście na Instagramie. Nie wiem, czy znajdę to, bo to było jeszcze, jak się wprowadzaliśmy jakoś w lecie. Dużo, znaczy przynajmniej Ada mówiła mi, żeby nazwać go Juka Ju, ale na Instagramie wybraliście, że jest to Benek, więc jest to Juka Ju Benek. Tutaj mam jakby rolety i one teraz są odsłonięte, żeby więcej światła wpadało do tego pokoju, bo nagrywamy film, ale zazwyczaj te rolety są zasłonięte przez cały czas, bo mam tutaj okno, tam jeszcze jest okno i tutaj są cztery takie wielkie okna, więc w tym pokoju w miarę jest jasno.
No czym ty się bawisz tutaj? Tutaj, moi drodzy, jest ogromny drapak właśnie dla mojego kota. Uwielbia się na nim bawić, tutaj ma jakieś takie pomponiki. Jak widać, ledwo się co trzymają, tutaj był też jeden, ale już go urwała. To jest też mój zakup ostatnich czasów z AliExpress. Automatyczna zabawka dla kota. I tutaj zaczyna się strefa, powiedzmy, chilloutu. Ta kanapa to jest jedna też z najtańszych kanap, jakie w ogóle znalazłem na Allegro. Jest w miarę spoko, chociaż jest dosyć niewygodna i szczerze powiedziawszy rzadko na niej siedzę, chyba że coś oglądam na tym telewizorze. Ale z racji, że ja praktycznie w ogóle nie oglądam telewizji, to jedynie co to oglądam tu jakiegoś YouTube'a albo Netflixa. Jest spoko, tylko jest tutaj trochę pusto, bo mam tylko taki mały, powiedzmy, stolik, gdzie trzymam kocyki w nim w środku. Jest tutaj właśnie ten telewizor i tutaj stoi również stacja dokująca do mojego Nintendo. Kupiłem je w grudniu. To jest zakup mojego życia i jestem po prostu uzależniony od Animal Crossing. Uwielbiam tę grę, naprawdę uwielbiam. I przechodząc dalej, może z tej strony, zapraszam, zapraszam. Mamy tutaj taką szafkę, również tą taką, jedną z najtańszych z Ikei. Naprawdę 3/4 rzeczy z tego pokoju są z Ikei. No i tutaj są jakieś różne ozdóbki, nie wiem czy ja będę się tutaj jakoś rozwodzić nad tym, bo są jakieś tam kwiatki. To jest zarąbisty budziko zegar, który dostałem od mojej mamy kiedyś na chyba święta. Jest ekstra, ja go uwielbiam, a na przykład moim współlokatorom, jak jeszcze mieszkałem na poprzednim mieszkaniu, wszystkim on przeszkadzał, bo on tyka. Mi to zupełnie nie przeszkadza, jak coś tyka, w sensie zegar w pokoju. Więc nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy na przykład wam przeszkadza tykanie zegara, jak idziecie spać. Ja lubię takie świecące rzeczy, jakieś takie... No ja mam bardzo dużo pierdółek mimo wszystko i bardzo dużo pierdółek jest pochałanych w tych, na przykład, wszystkich kufrach na pierdoły. Tutaj mam moją nagrodę od Ady dla pracownika miesiąca. Dostałem kiedyś taką statuetkę za bycie dobrym pracownikiem, jak jeszcze byłem jedynym pracownikiem dla Ady. Pracownik miesiąca musi być. Mam tutaj jakiegoś polaroida, skarbonki, jakąś kostkę Rubika, pamiątkę z Dubaju, którą dostałem od Radka i nigdy nie byłem w Dubaju, a zawsze chciałem bardzo pojechać, ale może kiedyś, może kiedyś. Tu są jakieś kosmetyki, jak mówiłem, bardzo dużo mam takich świecących rzeczy. Tu już bateria po prostu zdycha. Leży i kwiczy po prostu. Tutaj też są jakieś gry na Nintendo. Mogę wam pokazać, jakie mam gry na Nintendo. Mam Animal Crossing oczywiście, mam Let's Singa. Mam oprócz tego Super Smash Bros. I mam również Mario Kart. Mario Kart jest ekstra, zarąbiste. Bardzo dużo osób na moim poprzednim kanale pisało mi, że mają taki sam kosz. Więc napiszcie, czy macie taki sam kosz, bo podobno bardzo dużo osób ma taki sam kosz. Łączmy się, ludzie, z takimi samymi koszami. I przechodzimy do strefy ostatniej, czyli którą już widzieliście w sumie na jednym z moich filmów. Tutaj wam podlinkuję ten film, gdzie zaadoptowałem Daisy i tam właśnie pokazywałem tą część. Jest tutaj skos i jest tutaj jeszcze drugie okno. Ja w ogóle mam chyba największy pokój z całego domu. Przez to, że ja mam te skosy, to mi tak optycznie ten jakby pokój zmniejsza i... jakby nie wszędzie można się dostać na stojąco, więc to jest trochę takie słabe. Tutaj mam przygotowane w ogóle rzeczy, które będziemy widzieć w dalszej części odcinka, dlatego przykryłem je dywanami, więc macie spoiler, bo mam dwa dywaniki. Ale to będzie w następnej części filmu, dlatego oglądajcie koniecznie do końca, bo będziemy robić super rzeczy z TikToka. I ja się jaram i nie mogę się doczekać, jak to wyjdzie w ogóle. No i tak jak mówiłem, tutaj jest królestwo mojego kota. To jest jej królestwo i ona ma tutaj wszystkie swoje miski, jak widzicie. Ma też również zapas żwirku, swój transporter, zapas karmy, naprawdę masę karmy jej ostatnio kupiłem, więc ma strasznie dużo tej karmy. No ona uwielbia tutaj spędzać czas, ma nawet taką interaktywną zabawkę. Na razie nie jest zainteresowana myszką. Tutaj mam jakiś tam pojemnik również z jakimiś przysmakami i w ogóle. To jest super patent, bo koło kuwety stoi kosz. To jest kosz taki z przykrywką, żeby nic z niego, żadne zapaszki piękne nie uciekały. Narobi coś do kuwety, to ja łopatką wyciągam kupcie i wrzucam do tego kosza i wtedy nie wali w pokoju, więc to jest bardzo spoko. I tutaj, moi drodzy, mamy lodówkę, która jest prawie pusta, tam jest tylko jakiś sok, jakieś tam serki i żarcie dla kota i karmię ją tutaj. Jest też taki problem, że jeśli chodzi o Daisy, to ona średnio dogaduje się z Francesterem. Z Fosterem bawi się zarąbiście, ale kot Lexi jest trochę, że tak to ujmę, jeb***ty w stosunku do innych kotów. No nie dogadują się trochę, dlatego Daisy jakby większość czasu spędza w tym pokoju, ale ma tutaj wszystko, tak naprawdę co jej potrzeba. Jest chyba dowolna, prawda? To jest taki cudowny kot, że to jest hit. Mam też czajnik w ogóle i mogę sobie zrobić na przykład herbatę i nie muszę schodzić dwa piętra niżej do kuchni, bo jakby nie było, tak jak mówiłem, mieszkam na samej górze domu. Tutaj Daisy ma jeszcze taki mini drapak. Tą strefę będziemy w tym filmie troszkę przerabiać, więc zapraszam was na dalszą część filmu, gdzie
zabieramy się za te rzeczy. Ja wczoraj byłem na wielkich zakupach na Ikei i po raz kolejny wydałem mnóstwo, po prostu mnóstwo kasy. Rozkładamy kilka nowych mebli, mam też dużo dekoracji różnych. Chcę jeszcze trochę potrasować ten pokój, bo jest mimo wszystko moim zdaniem trochę taki surowy. Chcę, żeby tu mi się mieszkało jakoś lepiej i fajniej. No i robimy przede wszystkim te lifehacki z TikToka, bo one są... Lecimy, lecimy. Okej, pora na update. Punia jest szczęśliwa, bo ulepszyłem jej trochę koci kącik. W ogóle ja mówię na to koci kącik, wcześniej tego chyba nie powiedziałem. Pozdrawiam graczy Fortnite'a, wy wiecie o co chodzi. Kupiłem to w Ikei. Kolejna najtańsza półka pod telewizor, jaka tylko może być, ale idealnie mi się tutaj sprawdziła. Chciałem, żeby ten router nie leżał tak na ziemi, żeby te kable tak, wiecie, brzydko nie wyglądały. Pięknie, jak po prostu na półce sklepowej poukładałem karmę Puni. I jeszcze oprócz tego kupiłem taki stół, znowu zwykły, najtańszy stolik z Ikei z półeczką. Stwierdziłem, że ten, to coś, to jest po prostu niewystarczające i na przykład nie da się na tym postawić kubka, bo się wywraca. Więc mam taki stół, te stoliki też są mega spoko i mega stabilne i w ogóle, i one są po prostu niezniszczalne, stoliki z Ikei za dosłownie chyba, nie wiem, 80 zł. Mam stolik i to z mebli w sumie takich większych tyle. Przechodzimy do stworzenia chmurki, świecącej chmurki. Zobaczyłem to na TikToku, gdzieś tutaj wam się pewnie ten TikTok wyświetli i stwierdziłem, że muszę coś takiego mieć, bo wygląda to po prostu czadowo i spróbujemy zrobić coś takiego. I pokażę wam przy okazji, jak to zrobić. Let's go, zróbmy chmurkę. Witam kochani w moim kanciku DIY. Wyglądam jak szczur, ale będziemy robić chmurkę. Tak naprawdę to nigdy w sumie nie robiłem takich DIY-ów i w ogóle nie jestem chyba w tym dobry. Ale strasznie, 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 strasznie mi się spodobała ta chmurka z tego TikToka. I stwierdziłem, że muszę taką mieć w pokoju. Wygląda to naprawdę sztos. Sprawdzimy w ogóle dzisiaj, czy to wyjdzie tak samo, jak to wygląda na TikTokach. Co będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebne lampiony. Kupiłem lampiony o 4 różnych rozmiarach, bo w sumie nie wiedziałem, jakie będą ok. Do tego mam wkłady do kleju na gorąco. Tutaj mam taśmę LED, którą zamówiłem w ogóle z AliExpress. Jest na baterię i to mi było dla mnie mega ważne, żeby była na baterię, żeby ta chmurka, wiecie, sobie mogła tak wisieć razem z pilocikiem, więc chmurka będzie sterowana zdalnie, więc sztos. No i oprócz tego mam oczywiście klej na gorąco, jakiś nożyk, nożyczki mogą się przydać, chociaż w sumie nie wiem. Najważniejsze oczywiście, co jest podstawą naszej chmurki, znaczy podstawą naszej chmurki jest w sumie lampion, ale mam tutaj wielki wór waty, którą również zamówiłem na Allegro i też nie była jakaś mega droga. Ta wata będzie nam służyć jako obudowa całej tej chmurki, więc postawię sobie ją gdzieś pod ręką. Zaczniemy od tego największego lampionu, bo zrobię tak, że wezmę ten największy lampion i to będzie jako taka podstawa, żeby uformować cały ten jakby kształt tej chmurki. To włóż tu, to weź tak i tu tak i już jest lampion. Okej, dobra. Jest całkiem duży. Wezmę jeszcze dwa takie małe może. Ja ogólnie chcę, żeby ta chmurka była dość spora, bo jakby nie było, mam dużo tych lampionów, mam dużo waty. Dobra, szczerze powiedziawszy, to boję się o wagę tej chmurki, bo ja ogólnie chciałem ją przywiesić na, wiecie, takiej żyłce do sufitu. Nie wiem, czy to mi się będzie trzymać na jakiejś żyłce. Nie wziąłem pod uwagę tego, że te lampiony przecież mają taki stelaż w środku, plus jeszcze tym będzie to, które ma 3 baterie. Moi kochani, YOLO, raz się żyje. Co ja robię? Czy ja to zrobię dobrze? Chwila prawdy. Nie no, to się bez problemu powinno trzymać. O, już się trzyma, sztos, zajebiście. Sztuka nowoczesna by Piotrek. Wygląda po prostu cudnie. Okej. Tak to wygląda i nie wiem, czy dokładać jeszcze jakiś lampion, bo mam w sumie ich dużo, ale myślę, że taki kształt byłby chyba w sumie spoko. Dobra, raz się żyje, jak szaleć to szaleć, tak? Nie. Wracaj! Jak wy będziecie chcieli też zrobić sobie taką chmurę, to róbcie to z kimś. Zobaczcie, co taki glut jest tego kleju. Im bardziej nieregularne te kształty, tym właśnie lepiej. Piękny, puszysty kolumbus. Odstawiam ją tutaj i kolejnym etapem będą LEDy. Uwaga! Chwila prawdy, czy to w ogóle działa, jak w święta pod choinką. Działa! Zarąbiście. Lecimy z watą i boję się, że ta wata będzie mi się tak rozwarstwiać i że to się nie będzie trzymać. No zobaczymy. Lecimy, myślę, że zaczniemy od tej części, do której mam najbliżej. Nawalimy tutaj kleju wszędzie. Proszę, stwórz się ładna, chmurko. Proszę, stwórz się ładna. Okej, moi drodzy, to zaczyna wyglądać zarąbiście. Serio, nie spodziewałem się, że to będzie wyglądać tak dobrze. Nie mogę się doczekać, aż skończę. Thank you.
Okej, moi drodzy, minęło chyba 2 albo 3 godziny. Naprawdę nie spodziewałem się, że będę robić to aż tak długo. Ale wreszcie skończyłem, chyba za dużą tą chmurkę sobie wymyśliłem, bo ona zrobiła się dosyć ciężka, powiem wam. Ale no wygląda przekozacko. Serio, to wygląda jak prawdziwa chmurka. Pora sprawdzić, czy to w ogóle działa. Teraz się dość ciemno zrobiło, więc sprawdźmy, jak to wygląda. Proszę, oby to wyglądało fajnie. Dawaj. O shit! O, ale kozak! O, jak to zarąbiście wygląda. W kamerze może jest niebieska, na żywo jest fioletowa w tym momencie. Ale to wygląda serio przekozacko. Nie mogę tego obrócić za bardzo, ale wow, no serio ekstra. W niektórych miejscach jakby jest za mało tej waty, ale myślę, że dorobię to, jak już powieszę ją. Jest to mega proste, a ten efekt jest naprawdę czadowy. Mega wam polecam, tylko pamiętajcie, żeby uważać z klejem na gorąco, bo ja przy robieniu tego oparzyłem się kilka razy, ale wygląda to przekozacko, serio. Zarąbista chmurka, serio, wow. Okej, mega długo się umęczyłem z tą chmurką, ale efekt był naprawdę tego warty, więc jestem mega zadowolony. Teraz pora na drugi lifehack z TikToka, powiedzmy. Sorry, że w ogóle wygląda już jak czupiradło, ale jestem zmęczony, jest już późno, a jeszcze mam do skończenia ten cały pokój. A drugim lifehackiem będą płyty CD lub DVD lub jakiekolwiek macie. Płyty tak naprawdę to jest coś takiego, co coraz mniej się używa, coraz rzadziej się to używa. A ja znalazłem cały stos takich płyt w domu ostatnio, jak byłem na święta. Więc można je przerobić na coś fajnego i coś ładnego. Same płyty fajnie już wyglądają, bo fajnie odbijają światła. Ale na TikToku zobaczyłem właśnie taki filmik, gdzie ktoś zdejmował tą powłokę i robił płytę jakby przezroczystą. Sprawdzimy teraz, czy to w ogóle działa i czy coś z tego wyjdzie. Do tego dekoracyjnego lifehacka będziemy potrzebować tak naprawdę tylko dwóch narzędzi. Mianowicie nożyk, z tym to jest ostre narzędzie. Jeśli jesteście młodzi, bardzo mali, to róbcie to przy pomocy dorosłego, bo to jest mega ostre i z tym można zrobić sobie krzywdę. No i jeszcze taśma, zwykła taśma klejąca. Cały deal tak naprawdę polega na tym, żeby zrobić w dwóch miejscach na płycie nacięcia. I zobaczymy, czy to będzie działać. W tym momencie ta powłoka, którą właśnie nacięliśmy, powinna za pomocą taśmy klejącej odchodzić. Nie jestem pewny, czy to będzie działać. Przyklejamy mocno i... Wow! Ej, bez kitu to działa! No okej. Okej, tak to wygląda. Jakby tutaj na tym zostały takie ślady od taśmy, więc teraz postaram się płynem do szyb po prostu to umyć. Ta płytka się porysowała, ale to działa i mamy przezroczystą płytkę. Sprawdźmy, czy to zejdzie w ogóle. No dobra. Chyba nie ma co pucować dalej, bo płynem do szyb raczej się tego nie umyje. Może gdyby spróbować jakimś zmywaczem do paznokci albo jakimś rozpuszczalnikiem. Można byłoby się w to bawić, nie wiem. Okej, to jest chyba najlepszy efekt, jaki zdołałem uzyskać i powiem wam, że jest bardzo, bardzo spoko. Dalej na tym jakby lifehacku, na tym TikToku pokazywali, że tam można potem malować różnymi markerami i tak dalej. Ja nie mam aż tak zdolności chyba artystycznych i nie wiem, czy chce mi się w to bawić. Nie zrobię tego chyba jednak na tym filmie. Powiem wam, że jestem mega pod wrażeniem, bo pierwszy raz tak naprawdę testowałem jakieś takie lifehacki, pomysły z TikToka i to wyszło i to naprawdę działa i wygląda fajnie. Ja w tym momencie się żegnam z wami. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo mega długo spędziłem czasu, zwłaszcza nad tą chmurką, ale warto, naprawdę było warto i pewnie teraz na przebitkach zobaczycie efekty, jak ona się prezentuje i w ogóle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam na wszystkie moje social media, które są podane na dole w opisie, na mojego Instagrama, na mojego TikToka. Zapraszam również do subskrybowania tego kanału, bo jeśli subskrybujecie ten kanał i macie kliknięty dzwoneczek, to na pewno nic w przyszłości was nie ominie. A napiszcie w komentarzu, może spodobała wam się taka forma takich, wiecie, filmików z TikToka, czy to w ogóle działa, bo ja byłem mega ciekawy, czy to serio będzie fajnie wyglądać. Więc napiszcie, czy chcielibyście więcej tego typu filmów i widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Pamiętajcie, wtorki godzina 15. Zapamiętajcie, w każdy wtorek o godzinie 15 jest film, więc do zobaczenia za tydzień o godzinie 15. Trzymajcie się, dzięki, cześć, na razie, patrzymajcie się, do następnego razu.